Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, posłuchajcie tego. Tak, to oznacza tylko jedno, to oznacza, że dzisiaj jest zlot Fordów. Dzisiaj robimy zlot Fordów, ja mam jeden z moich takich ulubionych z wyglądu Fordów, czyli Ford GT. Nigdy tego samochodu nie widziałem w rzeczywistości, widziałem go tylko w grach i moja miłość do niego zaczęła się w momencie, kiedy pierwszy raz zagrałem sobie Ford Racing, kiedyś była taka gra i w tej grze, jak pewnie się domyślacie, jeździło się tylko Fordami. Jednym z takich najlepszych samochodów, jak nie najlepszy, był właśnie Ford GT. Kojarzę ten model też z Need for Speed Most Wanted, gdzie prawie zawsze go wybierałem i potem grałem jeszcze w Need for Speed World, gdzie ten samochód prowadził się już okropnie i nie było sensu go w ogóle kupować, jeśli się chciało grać online. A dzisiaj gramy sobie Forza Horizon 4 i robimy sobie spotkanko Fordów. Fordów do wyboru w tej grze mamy bardzo dużo i na pewno coś tam ciekawego ludziska sobie powybierają. Ja zostaję przy tym aucie. No i proszę bardzo, jedziemy sobie na zebranie Fordów. Tutaj widzę, że pojawił się nawet Transit. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze tego Forda GT. Mamy taki zegar prędkości zwrócone w stronę kierowcy. Po środku deski rozdzielczej, coś jakby w Mini Cooperze, tylko rzeczywiście w Mini Cooperze jest taki duży ten zegar, a tutaj mamy taki, no powiedzmy, mniejszy. Jest kilka takich zegarów po środku i zobaczcie, że mamy takie przełączniki jeszcze różne dziwne, nie? Na środku. Fajny taki kokpicik mamy do tego Forda. Natomiast jest parę takich elementów w tym samochodzie z Forda Mondeo, które były produkowane w tamtych latach, jak na przykład przełączniki od szyb elektrycznych z boku na drzwiach. Nie wiem, czy uda się to pokazać akurat tutaj w Fordzie, ale chyba nie, musielibyśmy wejść w Forze Vista, żeby to dokładnie pokazać, ale te przełączniki są z Forda Mondeo z tamtych lat, czyli chyba z 2005 roku, są identyczne, także widzicie, produkuje się samochody w taki sposób, żeby, jasne, wyglądały one fajnie, ale często się zapożycza części też z innych modeli. Na przykład mój Chrysler Crossfire ma dużo części z Mercedesa, ale pasują do niego również części od różnych Volkswagenów, także to nie jest tak, że to jest tylko Mercedes, że to jest tylko Chrysler, ale tam jest bardzo dużo różnych innych części od różnych samochodów. Z tego, co mi mówił mechanik, sprzęgło wsadził tam od Mercedesa Vito. Tak, jaki Mercedes Vito? Ja myślałem, że tylko SLK, nie? O kurde, nie wjadę tu. Dobra, wjadę. Pyk. I wjechaliśmy sobie. Bardzo obfita historia, jeśli chodzi o markę Ford. Znam jeden taki cytat, jak właśnie twórca tej marki, czyli Ford, kiedyś został zapytany, jak pokazał swój jeden z pierwszych samochodów: co jest nie tak z koniami? Po co nam samochody? Nie? A on i tak tworzył swoją markę. Nie czytałem dokładnej genezy powstania tej marki samochodów, ale bym sobie chyba poczekał, bo to jest, myślę, że ciekawa historia motoryzacji. Proszę bardzo, Ford Puma przyjechał. To jest dość popularny poginacz w Polsce, wbrew pozorom. Jak gdzieś tam na wsi znajdziesz jakiegoś poginacza takiego typowego, to będzie miał prawdopodobnie Forda Pumę. To jest ciekawe autko tak w ogóle. Wygląda jak wygląda, ale tak, widziałem parę razy, jak to poginało. To chyba napęd na przód ma nawet, nie? No, ciężko by było tutaj doszukiwać się napędu na tył w tego typu aucie. Ktoś przyjechał również Fordem GT, ale chyba GT40, bo jest Ford GT i jest Ford GT40. Ten GT40 wydaje się być takim mniejszym Fordem, nie? Niż ten GT po prostu. Czyli co? Co my tu mamy? Jedziemy od początku. Mamy Forda GT, tego nowoczesnego takiego. Proszę bardzo, tak wygląda sobie Ford GT nowoczesny, również z silnikiem montowanym centralnie przed tylną osią. Tak wygląda. Pamiętam, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to nie mogłem uwierzyć, takie jakieś obce kształty, takie kształty z innej planety, nie? Tutaj jakieś takie łączenie dziwne tego tylnego koła z dachem. Futurystycznie wygląda, nawet jak na dzisiejsze czasy. Chyba pierwszy model w 15 roku, z tego co kojarzę, się pojawił jakoś tak. Tu pojawił się Mustang. Właściwie jest to Shelby GT500, mój ulubiony model Mustanga. Nowy model też mi się bardzo podoba, jeździłem tym Mustangiem 5-litrowym, 5-litrowej V8, ale ten jest tyle fajniejszy, że jest mniej spotykany na tych naszych drogach. Też jest spotykany, ale nie tak często, i dla mnie jego minusem jest to, że ma paskudne zegary. Nie widać tego tutaj, ale ma takie kwadratowe chromy chyba wokół tych zegarów, jakoś tak to było. Więc ten nowy Mustang zdecydowanie lepszy środek ma, ale z zewnątrz mi się bardziej podoba. Ten jest taki bardziej kanciaty. I tu mamy Grand Victorię policyjną, którą często możecie spotkać na moich odcinkach z trybu Fortnite, bo jest to samochód, który... O, następna Victoria przyjechała. Jest to samochód, który często się tam zdobywa, często się go losuje na początku rozgrywki. Tutaj mamy drugą Crown Victorię, do tych samochodów można sobie zainstalować koguty. I mamy także Sportswagon, się chyba tak nazywa, czyli Ford Transit z drabiną na dachu. Rozwala mnie ta drabina za każdym razem, no zajebiste to jest. Mamy mojego Forda GT, o którym wam już opowiadałem, mamy Forda takiego już typowo torowego GT40, starszy model od tego Forda, ale zobaczcie, tak z grubsza nie ma dużych różnic między tym Fordem a tym, nie? Ciekawa sprawa jest też taka, że w obu tych samochodach drzwi otwierają się do góry. Tak? Do góry chyba, nie? Tu się też otwierają. Tak, nie byłem pewny mojego Forda, ale w tym się otwierają do góry. I tu mamy Escorta, zdaje się. Fordzika. Typowa rajdówka. Tu mamy Forda Pumę. I mamy chyba Raptora. Raptor to jest ogromna kolumbryna. Widziałem go w rzeczywistości. I tutaj w Fordzie to on wygląda jak taki typowy samochód, nic specjalnego, ale w rzeczywistości to tak jakbyś koło ciężarówki jechał. Naprawdę wielkie to jest, wielkie to jest. I tu przyjechał jeszcze Raptor, tylko już taki pomodzony mocno, nie? Tutaj już karoseria tylko zakrywa całą tą zmienioną mechanikę w tym aucie. Tak to wygląda. Ziomki chcą sobie zrobić ten tryb ze mną, czyli zainfekowanego robimy sobie, ja będę grał na kierownicy, więc zobaczymy jak to będzie. W każdym razie ja wziąłem sobie teraz Forda Bronco, ale też taki mocno pomodzony, on jest zmieniony, jak widzicie jest podwyższony, bo Ford Bronco standardowy tak nie wygląda, wiadomo. Tutaj jest jakaś specjalna wersja w Forzie Horizon i... on ma tylko chyba 3 biegi? Tak, tutaj mamy tylko 3 biegi, zobacz. Wbijam 2, 3 i koniec. Ale te biegi są bardzo długie, to jest ogólnie bardzo dobry samochód offroadowy. A że nie potrzebujemy tutaj jakichś ogromnych prędkości rozwijać na tym trybie, to myślę, że dam sobie radę tym Fordzikiem. No, będzie bardzo dobry, bo no, jest tutaj sporo różnych nierówności. Powiem szczerze, dawno nie grałem tego trybu i teraz sobie właśnie polatam. A Fordy, no jeśli chodzi o Fordy, to tutaj też mamy spory wybór, jeśli chodzi o takie samochody shooterowe, jakieś offroadowe czy coś. Także... na pewno każdy będzie miał coś do wyboru. No i startujemy. Ja jestem ocaleńcem, ale słuchajcie, jest tylko jeden zarażeniec. Ja nie wiem jak on wszystkich złapie. Nie no, musi najpierw kogoś zarazić, to będzie miał pomocnika w zarażaniu. Tryb zainfekowany. Aha, bo ja nie widzę tego zarażacza, czekaj, ale przypisałem sobie przycisk, żeby móc patrzeć do tyłu. Teraz... tak, wśród Fordów mamy spory wybór, jeśli chodzi o samochody offroadowe, więc tutaj nie ma problemu. Widziałem zarażonego przez chwilę. O, jest tam gdzieś jeździ. Dobra, najlepiej mieć go cały czas na widoku. Ja pamiętam, że miałem taki trik. Mieć go cały czas na widoku i w razie czego robić unik. O, proszę bardzo, gdzieś tam sobie lata. Też wziął pokaźną drezynę. Chyba wziął właśnie Raptora, nie? Którego żeśmy tam zachwalali. Tak wracając do historii Forda, to właśnie tak jak mówiłem, muszę sobie przeczytać, bo na pewno jest bardzo bogata. Zresztą Chrysler też ma bardzo bogatą historię. Właściciel tej marki często podejmował różne takie gwałtowne... Oh shit! A skąd on się tu wziął? Podejmował takie różne gwałtowne decyzje, żeby wprowadzić jakieś nowe samochody i często te decyzje były właśnie nietrafione. No. Kiedyś na Discovery oglądałem historię Chryslera i różnych takich ciekawostek z tego świata motoryzacyjnego. Dobra, słuchajcie, już trójkę wrzuciłem, szybciej jeździć nie będę. Tu mamy kogoś, ja nie wiem czy ja ich trafię. O, proszę, 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 mam go! Jest! Udało się! Wiecie jak ciężko jest trafić kogoś na kierownicy, ja to nie mogę sobie tak obrócić kamery jak chcę, muszę tak trochę mniej więcej wyczuć, gdzie kto jest, a tutaj ładnie grają, to nie są jakieś tam słabiaki, nie, proszę, proszę. Uuu, ale by już był w powietrzu, był taki bezwładny i można byłoby go teoretycznie cyk. Dobra, tu się połapali. Tu się połapali, tutaj widzę, że już mało zostało tych zainfekowanych. O, jest tu jeden, mam go. Kryję go. Tutaj, o kurde, nie mogę tak skręcać. Najpierw tego gonię, potem tego. Ciężko tak. Kurde. Ja jednego gonię, a drugi już mi znika gdzieś z radaru. Tu cały czas coś jeździ, ten jest dobry. To jest jakiś Kozakiewicz. Ale jak wszyscy mu zajedziemy drogę, to niewiele będzie mógł zrobić, co nie? Pa, mam go. Kurde, za małe przyspieszenie. Zmulił go ten drugi bieg. No, strasznie długi jest ten bieg. Chodź tutaj. Nie no, za szybko, że mogłem jednak rajdówkę spróbować. Tutaj przez kałużę tak szybko przeleciał tamtym autem. Co on? Czym on tam jeździ? O, tu mamy trzech w jednym miejscu. Byłoby super. Na jednego z nich spaść. Oni nas nie widzą na mapie. Dopiero mogą nas widzieć jak się spojrzą w naszą stronę, nie? O ty kurde! Skończony. Jeździłem jak ciamajda, boże. Ciężko jest na kierownicy. Chociaż jednego udało mi się zainfekować i przetrwałem minutkę. Także byłem jednym z pierwszych, którzy zostali zarażeni. No, jest jak jest. Teraz wziąłem sobie innego Forda, teraz wziąłem sobie starego Forda Transita z 65 roku. I wiecie co? Ten samochód jest tyle ciekawy, że jego przednie drzwi, czyli od strony kierowcy i od pasażera, one się nie otwierają tak normalnie, tylko one się odsuwają. Są po prostu drzwi odsuwane. One nawet widzicie, że tak lekko odstają i mamy takie szyny na górze. Widzicie to? Ja mam malowanie FedEx. To jest bardzo ciekawy samochód, jest stary, także w dzisiejszych współczesnych samochodach też występują drzwi odsuwane od strony kierowcy. Był jeden taki model, ale już nie pamiętam, o ty kurde, był jeden taki model, już nie pamiętam który, chyba jakiegoś francuskiego samochodu, jakiegoś Renault albo coś takiego. I tam się otwierały właśnie drzwi, odsuwały się po prostu. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla samochodów takich miejskich, nie? No bo czasami faktycznie ciężko jest gdzieś tam wysiąść na parkingu, otwierać te drzwi szerokie. Teraz jak mam to auto sportowe w dodatku, to te drzwi są dłuższe, bo to mamy tylko dwa miejsca. No to drzwi to drzwi pasażera i drzwi kierowcy są po prostu dłuższe. I jak się wysiada gdzieś tam na ciasnym parkingu, to jest... Ojej. Zbaczyło mi samochód. Jak się wysiada na jakimś takim ciasnym parkingu, czy to pod domem, czy to gdzieś tam gdzieś tam na parkingu czy coś. To jest naprawdę ciężko tym samochodem ogarnąć. O proszę, chyba będę miał wybawiciela, czekaj. Dzięki, ziom. O nie, znowu mnie złapali. O. Czekaj, tamten ucieka, ja nie mogę stąd wyjechać. Czekaj, tutaj mam jednego ziomeczka. Może mnie uratuje. O, jego też gonią. Czekaj, nie! Przeżył! Jest! Udało się, uciekamy. Ty, on mnie uratował. Ja się od niego uratowałem. A on się zaraził od kogoś. Dobrze. Znaczy, no, źle dla niego. Dla mnie dobrze. Ja jestem ostatnim? Czekaj, muszę kogoś uratować, nie ma opcji. Gonią mnie wszyscy! O nie, to nie może być. Czekaj, tutaj pojadę. To są koksy, oni dobrze... Uuuu! Już po mnie. O nie. Jak się wbili, jak takie pociski, jak jakieś komety, nie? Prosto we mnie, kurde. Ale teraz co, ja jestem zarażonym i teraz co, ja będę infekował. Mój samochód jest tylko w klasie A, ale to wystarczy. Mam nadzieję. Tak. Kogo my tutaj złapiemy? Powiem wam, że jest trochę wywrotny ten transit. Jest wywrotny, tam widzieliście, że parę razy spadłem. Ale nie ma się co dziwić, jest taki szpiczasty do góry. Ja go sobie zrobiłem na... Wiecie co, na co go sobie zrobiłem? Ja sobie go zrobiłem na wyścigi. I się nim ścigałem kiedyś. Jest pomodzony też oczywiście, chyba nawet silnik ma zmienić. Tutaj mamy jakiegoś. O, tak mniej więcej w naszą stronę. Patrz. Załatwiony. Pięknie, złapany. Nie spodziewał się, pewnie mnie nie widział i w ostatniej chwili mnie zauważył, jak już było za późno. I cyk, Lucek zdobył. Udało się. Dobra, kogo tutaj mamy? Kogoś mam od frontu. Gucci Gang! Płaczek mi zwiał! O, czekaj. Pa. Jezu, ale bliziutko znowu! Kurde, no. Co go tak gliczuje, jak leży na boku? O co chodzi? Dobra, tu mamy następnego. Ktoś się chyba uratował, nie? Oni się też mogą wybawiać, tak jak my wcześniej. Jakiegoś mamy. Ops, czy trzeba tak za pagórkami, wiesz, schować czy coś? Tak kryć przed innymi. Wtedy tak wyskakujesz z nienacka, pyk. I atakujesz, nie? Tutaj tego na pewno nie dogonię, bo tam szybkie auto. Trzeba tak, wiesz, z ukrycia, tak z zaskoczenia zaatakować. Właśnie zmieniłem bieg bez sprzęgła, kościół. Taki zamyślony. Patrz, pod mostem tu ładnie pojechał, dobra. Jocie! Ale to było blisko. Ja go chyba pikselem przy zderzaku musnąłem, nie wiem. Ale było ultra blisko. Dobra, ciśniemy, nie poddaję się. Pół minuty zostało. Niedobrze. Co? Ten się dał złapać? Jak to? Niedobrze. Nie zdążymy wszystkich złapać. Nasza drużyna przegra. Ale przegram w dobrym stylu. Zaparkuję się tutaj w tym ładnym miejscu. Proszę bardzo. Przegraliśmy chyba w ładnym stylu. Nie wiem. Ja byłem ostatnim przetrwańcem wtedy, więc... No, tak... Ale nieważne to jest, zrobiliśmy sobie zlocik, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o Fordy, to tutaj bardzo dużo mieliśmy samochodów do wyboru. Mogliśmy sobie wziąć, co nam się podobało właściwie. Od Mustangów, po jakieś terenówki, rajdówki, eskorty, jakieś Cosworthy, Raptory, co tam jeszcze. No jest tego masa, nie? Ogólnie Fordów do wyboru jest sporo. Jest to jedna z takich liczniejszych marek w Fordzie Horizon wśród samochodów i modeli, które możesz sobie wybrać. I proszę bardzo, ja sobie wziąłem tego FedExa, żeby wam pokazać jeszcze, bo to jest ciekawe auto. To wam pokażę, jak wygląda ten samochód w Forza Vista. Musimy sobie pójść na Festival Horizon i faktycznie te przednie drzwi otwierają się, po prostu się odsuwają. Ciekawe, czy jest to fajne dla kurierów, nie? Takie coś. I patrz. Cyk. I cyk. Otwieramy. Hops. I hops. No i tak wygląda środek. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma takich bocznych drzwi do otwierania. Są jedynie od pasażera i od kierowcy. No nie? I tyle. Pod maską. Maski tu nie otworzymy, bo ja tu chyba dałem niestandardowy jakiś silnik. No samochód by na pewno tak nie poginął, gdybym miał standard. Nie wiem, jaki tutaj nawet standardowy silnik jest. Wygłuszenie zerowe. Zobaczcie, fotele, to nie ma mowy o fotelach, to są jakieś krzesła rybackie, nie? Tutaj wstawione do tego Forda. O tak, jaka dźwignia zmiany biegów. Nie chciałbym tym jeździć, serio. Kurde. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejka.